to ja, sercanin, obecnie w Krakowie w Płaszowie wikariusz, pasterz w Szkole Nowej Ewangelizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, katecheta w Szkole Podstawowej, to chyba tak najkrócej i najtreściwiej mówiąc. Bo nigdy wcześniej nie poznałem żadnego innego zakonu, chociaż będąc codziennie w Częstochowie widziałem jakichś księży w białych szatach, ale nigdy mnie to nie interesowało. Sercanów poznałem na wakacjach u babci i tak się zaczęło. I tak zostało i jest po dziś dzień. Tak, to był ksiądz Wiesław Pietrzak. Zaprosił mnie mój młodszy kuzyn do tego, żebym poszedł z nim służyć do mszy świętej w kaplicy. Ja mówiłem, że to nie ma sensu, dlatego że tu nie ma codziennie mszy świętej. No i się okazało wtedy, że był ksiądz Wiesław na urlopie. No i msza święta była codziennie i tak poznałem najpierw księdza, a potem zgromadzenie. To znaczy ja o księdzu Wiesławie słyszałem od dziecka, ale nigdy wcześniej go nie spotkałem i nie miałem pojęcia, że jest sercaninem. I kiedyś przed ten dzień, w odpowiednim miejscu i czasie spotkaliśmy się. Na pewno pracowałbym z ludźmi. Myślałem kiedyś o tym, żeby być nauczycielem, kombajnistą albo kierowcą autobusu, ale dzisiaj chyba bym zmieniał te preferencje. Nie wiem, jakieś... O, podoba mi się też podróżowanie pociągiem, więc może maszynistą albo bardziej na ludzi ukierunkowany, czyli konduktorem. Kelnerem, recepcjonistą. Nie, nie zadecydowałbym inaczej. Wybrałbym drogę życia kapłańskiego i zakonnego. Dlatego, że w żadnym z tych wymienionych zawodów, nawet jeżeli się pracuje z ludźmi, to nie ma się takiej możliwości uczestniczenia w Bożych cudach, jak właśnie w byciu księdzem i zakonnikiem. Dlatego nie wybrałbym inaczej. No to jest coś fascynującego, co sprawia, że człowiek, choć ma plan, to jednak często okazuje się, że Bóg ma jeszcze lepszy plan i daje ci w tym uczestniczyć. I to jest po prostu fascynujące. Tak naprawdę to czasami smucą mnie moje niewykorzystane szanse, które mi Pan Jezus dał. Takie życiowe porażki. To może czasami przyprowadza mnie do smutku. Ale ufam, że Bóg jest cierpliwy i że daje nową szansę. Że ciągle wyprowadza z ciemności do światła i jakoś też ostatnio bardzo mocno żyje we mnie to słowo, że nawet gdybym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, kij Twój i laska pasterska są moją obroną, pociechą. Więc jakby to doświadczenie i poczucie tego, że nawet jeśli idę przez ciemną dolinę, to On idzie zawsze ze mną i mogę się chwycić chociaż tej laski Jego pasterskiej. Największą radością w kapłaństwie dla mnie jest to, co przygotowuje Pan Bóg, co daje Jezus, a nie to, co ja sam wymyśliłem i zaplanowałem. I tego się doświadcza wtedy, kiedy się realizuje plan, który przygotowali przełożeni, proboszcz w parafii. Jeśli się temu jest wiernym, to można odkryć właśnie to, co Pan Bóg przygotował. I to jest najbardziej fascynujące i radosne, że nie da się wszystkiego przewidzieć. Znaczy, moim takim największym marzeniem jest życie w Kościele, który jest taką prawdziwą wspólnotą uczniów. Tworzenie takich wspólnot, gdzie Jezus jest Panem, gdzie ludzie są z Jezusem. O, fascynujące dla mnie jest też w ostatnim czasie to, że Jezus nie boi się wyjść na obrzeża. Że właściwie jak się popatrzy dobrze na Jego misję, to On ciągle przebywa z tymi, którzy na różne sposoby są wykluczeni. Czy przez chorobę, czy przez innych ludzi, czy są poganami.
I to jest dla mnie fascynujące i moim marzeniem jest to, żeby być jak on. Żeby nie bać się takich ludzi, żeby do nich wychodzić i żeby Kościół był właśnie taką wspólnotą i miejscem, w którym oni mogą się znaleźć i żyć. Jeśli rozeznajesz swoje powołanie, to zanim spojrzysz na siebie, spojrzyj na Jezusa i pozwól, by On patrzył na ciebie. I dopiero wtedy Jego oczyma popatrz na siebie. A przede wszystkim nie bój się, nie patrz na siebie przez pryzmat swoich niedoskonałości, słabości i grzechów, ale pozwól się Jezusowi kochać i zmieniać. Odwagi.